Michał Tuszyński, Lafan Sportu. Jesteśmy tuż po zakończeniu walki wieczoru gali Hybrid MMA 4. Ze mną zwycięzca tego pojedynku Michał Andryszak. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłaniam się, witam serdecznie. Jest późno, ale nie aż tak późno, jak myślałem, że będzie. Tak jest, to prawda, to jest pozytywna informacja i wszyscy, nie mówię, że ty, bo nie lekceważysz rywala, ale myśleli, że to może być dla ciebie spacerek. Jest wygrana pewna, natomiast trzeba przyznać, że twój rywal na pewno był charakter, na pewno był wytrzymały, nie przyjechał tutaj jak najszybciej po prostu przegrać, tylko chciał powalczyć. Tak, no z drugiej strony wyniki jego ostatnich walk sugerowały, że to nie jest zawodnik, który przyjeżdża po prostu tylko po pieniądze. No i oddaję, że w pierwszej rundzie te ciosy naśledzone prawą ręką, tam ze 3-4 takie były naprawdę, że byłem przekonany, że po prostu będzie bomba z opóźnionym zapłonem i że nie zrobiło na nim teraz wrażenia, ale że po prostu zjedzie za parę sekund, no ale nie, no tam były dość poważne ślady, ale nie zrobiło to na nim wrażenia, no i próbował ściągnąć walkę do parteru, no. I tam nie ukrywam, że umiejętnie się kleił i sprawiał mi problem, żeby powiązał mnie dość skutecznie, żebym nie mógł zadawać ciosów, także no, pewny rywal. Ale widziałeś po tej pierwszej rundzie, po tym co się wydarzyło, że w tej drugiej, że on już gdzieś ma te problemy, że już szuka tego dobrego oddechu i że to jest ten moment już, że gdzieś ta twoja przewaga, też to cardio powinno już teraz zrobić różnicę. Wydaje mi się, że jednak te ciosy na korpus zrobiły wrażenie, może nie tak, jakbym sobie życzył, ale w parterze no, czuć było jego ciężki oddech, może też dlatego tym się sugerowałem i nie spieszyłem się za bardzo w pierwszej rundzie, bo wiedziałem, że czas działa na moją korzyść. Ja sam się czułem dobrze, wiedziałem, że spokojnie jestem w takim tempie jak teraz przewalczyć drugą, trzecią rundę, a po prostu spodziewałem się, że skoro przeciwnik już tak oddycha, to raczej nie narzuci jakiegoś zabójczego tempa w kolejnych rundach, także jestem zadowolony. Jak widziałem ciebie wychodzącego gdzieś tam do walki, to sobie pomyślałem, że to też musi być dla ciebie ważne, już abstrahując od wyniku walki, ale to, żeby znowu to poczuć, to wyjście, te emocje, ten stres, bo wiadomo, że tego ostatnio w twojej karierze nie ma za dużo i fajnie to sobie chłonąć. Tak, no przerwa była dość długa, zeszły rok był kiepski, mizerny, jeżeli chodzi o wyniki i o liczbę startów. Potem jeszcze paskudna kontuzja, ten kciuk no, rozwarstwił się, tak naprawdę część kości oderwała się od głowy kciuka, był skręcany na śrubę, rekonwalescencja też trochę zajęła, ale w grudniu już byłem gotowy, zgłaszałem swoją gotowość, no i tak czekałem. No, i, no, na szczęście nie czułem jakiejś takiej rdzy w klatce. Czułem się dość swobodnie, czułem się dość pewnie. W początku się trochę podpaliłem. Rzeczywiście, jak poczułem te pierwsze ciosy na korpus, stwierdziłem, że mogę to skończyć w starym stylu, no ale fajne było to, że jednak potrafiłem ochłonąć, jakby wyrównać sobie tempo i móc sobie przecykać na dłuższym dystansie, no i znaleźć swoją okazję w drugim rundzie. Plany to plany, plany można mieć, sam wiesz, ze swojej kariery, natomiast teraz jest taki pomysł, taka szansa, taki plan właśnie, żeby ta przerwa nie trwała tyle, tylko coś tam na horyzoncie się pojawiło, bo po takiej walce też pewnie jesteś w miarę zwarty i gotowy, żeby po pierwsze od poniedziałku wrócić na salę, a po drugie szukać kolejnego wyzwania. To znaczy włożyłem dużo serca i pracy w te przygotowania. I jestem trochę zmęczony i końcówka rzeczywiście dała mi się we znaki. Myślę, że już mogę powiedzieć, że miałem naderwane więzadło w lewym kolanie, a na szczęście jeszcze tą nogą udało się pokonać przeciwnika, także no, odczułem mocno te przygotowania. Jestem nogą trochę zmęczony, chciałbym na pewno odpocząć tydzień, półtorej, no ale w międzyczasie bardzo chętnie zawalczyłbym gdzieś tam w okolicach maja. Końcówki maja, może w środku czerwca jakoś tak, powiedzmy za kolejny obóz przygotowawczy, żeby te 7-8 tygodni znowu mieć na wypoczynek i na powrót do przygotowań, chętnie bym zawalczył. Słuchaj, bo my wszyscy pytamy gdzieś o te perypetie kontraktowe, natomiast to jest tak, że jak mówisz o tym maju, to ty teraz byś gdzieś tam wysyłał zapytania, czy może liczysz, że ktoś w końcu się odezwie, żeby gdzieś się wywiązać z jakiegoś kontraktu, może znaleźć kogoś dla ciebie, zaproponować coś, jak to ma wyglądać? Wiesz co, no ja jestem zawodnikiem, który się trochę prosi o walki i sam biorę sprawę w swoje ręce, często piszę sam do organizacji. No i często też otrzymuję wiadomość zwrotną, że no ale co my mamy z tą zrobić, to jest najczęstsza odpowiedź jakichś tam mniejszych organizacji zagranicznych, no bo to jest taki w dziwnym momencie swojej kariery, od jakiegoś czasu zawisnąłem, gdzie no jestem na tyle dobry, że te mniejsze organizacje nie chcą, żebym walczył dla nich i walczył z ich miejscowymi bohaterami. Natomiast no, z jakiegoś powodu większe organizacje albo nie mają dla mnie walki, albo nie mają jakiegoś pomysłu, żeby dla nich zawalczyć. Szkoda, po prostu szkoda mi tego czasu, nie? Jakby ja jestem skłonny na duże ustępstwa, żeby móc zawalczyć, nie? Dlatego mimo takiej elastyczności, niewybredności, no jest problem, nie? Z tymi walkami, co mnie mega smuci.
Chciałem cię jeszcze na koniec zapytać nie o ciebie, ale gdzieś o inne osoby. Pierwsze pytanie o kolegę z sali, o Marcina Tyburę. Tak się zastanawiałem po tej ostatniej też wygranej, bardzo fajnej wygranej. Gdzie jest sufit w UFC Marcina Tybury? Bo on kilka razy wspinał się ciężko, był bardzo blisko tego, żeby już być na tym szczycie, bardzo blisko takich naprawdę tych najważniejszych miejsc i gdzieś robił ten krok do tyłu i teraz wydaje się, że może znowu gdzieś tam się wspinać. No właśnie, ten sufit. Nie wiem, myślę, że Marcina stać na to, żeby zawalczyć o pas. Myślę, że na pewno spokojnie jest cały czas w stanie brylować w tej pierwszej piątce, szóstce. Jest tam kilku zawodników, z którymi spokojnie Marcin mógłby, jakby nawet na papierze, wiadomo, Marcin może pokonać każdego, ale jakby na papierze, tak czysto statystycznie, no jest w stanie pokonać tam tych zawodników z pierwszej piątki i myślę, że tak właśnie wokół tego komina się tam będzie kręcił, nie? A czy trzymając się na tej organizacji KSW, jest tam zawodnik?